jest okej? Tak myślę. Polówka Offroad Challenge. I to fit Wojciech Atlety. Ale rzuci jeszcze. Wojciech Adventure będzie pchał. Takie woda to jest. Dobra, to Wojtek, ty pchasz, ja nagrywam. Nagraj. Co pan sądzi o tym samochodzie? Tak. Teraz i wiele razy do czynienia biorą. Tak, dokładnie. Dobra. Ja sądzę, że się zaraz rozwali, ale nigdy nie słucham. Dobra, panie mechanik. Co pan sądzi o tym samochodzie? Witam państwa. Jest to nieśmiertelna polówka 1994 roku. Zawrotnej mocy ponad 70 koni. Jej główne mankamenty, no to prawy kielik już prawie odpada. Tutaj można sobie zobaczyć. O. Czyli przy większym złożeniu na zakręcie może całkiem odpaść. Wtedy koło nam wpadnie. Jej główne mankamenty to tak, że nie pali na zimnym. Jej przebieg no to pół miliona kilometrów. No a poza tym no to Niemiec płakał jak sprzedawał. Jeździł aż do granicy gonił. No i tak to. A jak praca silnika? Silnik pracuje wzorowo, jak waży się na przebieg pół miliona kilometrów. Na pewno realny, niecofany. Także myślę, że jeszcze spokojnie 200 tysięcy nakręci. Wtedy robili samochody nie na ilość, tylko na jakość. A tym, że wjazd Bieszczady to jest bezpieczna sprawa. Tak. Jak się... Ja widzę, że hamuję teraz. A tak delikatnie, nie? To ręcznik mam ręczny, także spokojnie. W razie czego to drzwi od... A nie, ja nie otworzę. Ty otwórz i butem. A ja nie otworzę. A nie, tu się... Wojciech, czekanem będziesz żeby hamować. To wiesz, ty się wychylisz przez bagażnik i wyjesz czekanem. No, w razie czego musisz być gotowy. A gdzie masz czekan? Przy plecaku na dnie, tak? Tak. No to wiesz, musisz się nauczyć szybko znajdować plecak, odpinać. Spokojnie, zawsze znajdę na No dobrze.
drugiej strony ja hamuję w tym momencie. Ale to w ogóle... Wiecie co, hamowanie to ja mam tylko teoretycznie. Może się nie rozpędzaj do możliwości. Wiesz, to ja nie ja się rozpędzam, tylko grawitacja. Wiesz, w ostateczności tutaj jest bardzo dużo obiektów, które łatwo cię wyhamują. Tak, można tak delikatnie o bandę. O bandę, no. O te takie grudy większe tutaj, nie? Przy brzegu. Ja może pójdę poczekać, jak będzie trzeba się wykopywać. Macie pasy? Nie, niebezpiecznie w pasach jeździć. A, w ten sposób. Nie widziałeś tych wszystkich filmów, gdzie wpadają do jeziora i właśnie ten ziomek, który zabił pasy, nie może wyjść? Wiesz, jak nie umie odpiąć pasów, to jego... Tam się coś świeciło, no. Nie znak. Zakaz. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Jedziemy dalej. No to ja wiem, ale nic się nie stało, to będzie zajebisty względ. Będę bliżej z wami, to się będzie rzeczy bezpiecznie. To jak tak walnąłeś, przypomniało mi... Uważaj na dziurę. Ma dziury, co się... Przypomniało mi ten... wycieczkę stowarzyszeniową. Jak ze świętym... Wpadliśmy w ten. Urwaliśmy tłumik. No. Stary, nie przyspieszaj w taki moment. Bo już pod górę jest. No tak, ale nas wyrzuci stąd zaraz. A tu już nie ma bandy bezpieczeństwa. To jak tor przygotowany? Przepraszam bardzo. Kto się tym zajmował? Największy luda. Pyk, gazuwa. Musiałem, żeby wyjechać. No, tam żeście ładnie walnęli. A wiesz co to było? Korzeń. Nie, nie, to nie, było, nie był korzeń. To był kawałek drewna, takiego wiesz, jak porąbiesz pieniek, aha, takiego połowego, leżący na... Jakiś klin pewnie, wiesz, trwale jak sinali drzewo. Leżący po prostu na środku. Ja go widziałem, bo sprzedziałem z przodu, nie? Już miałem świętemu mówić, ale tak bardzo leżał na środku, że... No przecież on widzi. I on później też mówił, no widziałem, ale się nie przejmowałem, no co to jest. A się okazało, że... Tak idealnie w tłumik trafił, wybił go i później jechaliśmy przez wiesiek. No. Nie prowadzi to tak na czym.
jedziesz, im bardziej jesteś nieświadomy zagrożenia. I teraz wyobraź sobie jakąś taką typową blondynkę, stereotypową może. Kurde! Jaki tu masz silnik? Za mocny na to auto.